To zaczynamy kolejny odcineczek, także witamy Was z wujkiem, tym razem nie z Łukaszem, ostatnio było z Łukaszem, wujek na plaży już nie jeździ, się obraził, powiedział, że rano nie wstaje. Także witamy Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku, kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, oczywiście kolejne wyjście z wykrywaczem metalu. Kolejna zmiana miejscówki, no musimy, ostatnie dwa odcinki były z pola, z tego samego pola, generalnie wujek, pole marzenie, super stare monety, kto nie ogląda tych dwóch, przedostatni i trzeci od końca tych odcinków, dwóch, bo naprawdę grube stare monety powpadały, jednak w pięknym stanie z ostatniego, z przedostatniego odcinka, nie wuja ta twoja z zieloną patynką, to było coś pięknego, normalnie paluszki lizać, moneta z 1599 roku, także XVI wiek, grube pole, ale dzisiaj zmiana. Wracamy na miejscówkę zeszłego roku, żeśmy w zeszłym roku tu ze 2-3 razy byli, takie fanty trzecia rzesza tu była, nie wuja, ty miałeś majówkę, ja miałem srebrne jakieś monety, coś tu się działo, także warto to jeszcze raz tutaj odwiedzić, jak nic nie wyjdzie, nastąpi kolejna zmiana miejscówki, ale może być tak, że nie nastąpi ta zmiana miejscówki, bo się rozpada, bo ma za godzinę mocna ulewa przyjść, także może to być szybka akcja dzisiaj. Dobra, koniec nawijania, nowych widzów oczywiście cały czas zachęcam do tej subskrypcji, do naciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco i co, startujemy, widzimy się przy pierwszym, lepszym znalezisku, miłego oglądanka. Ja pierwszy fancik. No miałeś sygnał czy nie? No nie ma. To był i się zmył? No weź wykrywacz, przeciągnij jeszcze raz wykrywaczem. Ale kiwaj tym wykrywaczem! No przed chwilą taki sygnał miałeś. No wujek, co ty kurde? Pierwszy raz na wykopki czy co? Świeżak na wykopkach? Koksu nie kop dzisiaj, nie? Pamiętam za pierwszy raz, jak poszedł ze mną, jak się koksu nakopałeś, cała torba koksu napkana była. Masakra. No nie ma. Nie ma. No jak nie ma? Przecież było. No. No będę trzymał cię teraz. No przecież masz sygnał, jakby dzwon. Ty masz... Masz? Nie. No dobra, zostawiam to bez komentarza, ty se walcz dalej z tą dziurą. Czy nam? Wuja jeszcze nic nie ma, wczoraj się pytałem wujka, czy coś trafił. A ja trafiam pierwszą monetkę. Na tym polu raczej nic starego takiego nie wychodzi. Także patrzymy, myślę, że cesarstwo albo... Adolfowa moneta, jakiś fenol. Na fenol to na pewno będzie, raczej nic innego. Także patrzymy. Jest i ta pierwsza moneta. Co my tu mamy? Co my tu mamy, wuja? O, ciężko wyczuć, bo jest mocno zalepiona ta moneta. Także czyścimy. A obstawiam, że to będzie jedynka cesarstwo. Albo jeden fenik przedwojenny, albo jeszcze co innego. Już widzę, co to jest. Wujek, ładna moneta. Pruska. Jeden fenolek pruski, ale stan bardzo ładny. Zielona patyna zachowana, także czyścimy delikatnie. Mamy 360 część talara, czyli jeden fenik z 1867 roku, menica A, pruska moneta. Końcówka Prus. Od 75 zaczynało się cesarstwo niemieckie. Także monetka w fajnym stanie zachowana, taka zalepiona, ale generalnie po wyczyszczeniu naprawdę z tego wyjdzie całkiem fajna moneta. No dobra, ja mam pierwszą monetę zaliczoną. Pierwszy jakiś fancik i jest jak dla mnie elegancko. Inny fancik wlatuje, stary kapsel od wody. Najprawdopodobniej taki zdobiony. Kiedyś te kapsle były naprawdę fajne. nie to co teraz. Ale oczywiście biją tak samo. Ale warto czasami się przyjrzeć porządnie, bo naprawdę może być coś fajnego. No dobra, kolejny jakiś tutaj fancik wlatuje. Oczywiście zabieramy go do torby i lecimy dalej. No klawy był. Kopiemy go trochę na żywo. Zobaczymy to na żywo. Kopanie, nigdy z tego nic dobrego nie ma, ale jakiś fajny sygnał. Możemy spróbować, czemu nie? A co to? A, na żywo kopanie. Już mamy wykopane. Łuska lotnicza, czyli standardowa łuska z naszych terenów. Tym razem chyba trochę inna. Jest to DM443. Generalnie u nas te SL-e wychodzą, ale 4-3 DM też się spotykały. No dobra, zabieramy do śmieci. I nic nie zostaje innego, jak powiedzieć Wam jedno. Lecimy dalej tutaj. No i nam się pogoda zepsuła. Zaczyna padać, na razie tak jeszcze słabo, także na razie tam to nie straszne.
Kolejna monetka. Co my tu mamy? Jedynka, fenolek. Fenolek, cynkowa moneta, czyli bita w czasie wojny, bo było oszczędzane na wojnę, totalny zgon monety. No ale jest, krągłość. Kolejna, druga, jak to można nazwać, krągłością. Szkoda, że nie cała klamerka, a byłaby na pewno ładna. No niestety, często i gęsto bywa się, wujek też ostatnio też taką końcówkę wykopał klamerki jakiegoś pasa. No szkoda, no ale coś jest na tym polu, jeszcze widać są jakieś rzeczy, także warto tu się pokręcić, tylko mówię, żeby ta pogoda była lepsza. Na razie tak jeszcze pokropuję delikatnie, mam nadzieję, że ta pogoda, to deszcze gdzieś tu przejdą bokiem, będziemy mieli możliwość dalej, żeby sobie tu pochodzić. Kolejna moneta, bo jak już by chętnie zmieniał miejscówkę, a mi się tu podoba, trzy monety, no wiadomo. Dwa takie zajazdy, tu kolejny zajazd wlatuje, kolejna jedynka adolfowa. No ta taka już w lepszym stanie, już taka bardziej czytelna, no ale i tak zgon, i tak. Człowiek mówi, że myślał, że ma pół nieśmiertelnika, pokaż mi to. Nie. Taki kształt. No, wiesz, no ale to nie z takiego, nie z takiego jest nieśmiertelnik, taki w ogóle gigantyczny ten nieśmiertelnik musiał być. On był bardziej zwinięty, wiesz? Nie, jakaś kawoblaszki jakieś. No nie masz nic więcej? No słabo dzisiaj, to tylko nie wyspałeś się chyba, co? Albo też źle zjadłeś. O, te nasze DM pewnie, co? DM czy SL? DM. O, to jest SL-ka akurat. SL43, a ty masz co? Zestaw łusek. SL, a to jest DM, tą całą, co ja trafiłem. No dobra, wujek, no co? Mała przerwa na jednego, mam nadzieję, że tam się ten deszcz nie rozhula mocniej, nie? Oby nie. My tak asekuracyjnie przy drzewkach chodzi, bo zaczyna coraz mocniej padać. Jeszcze jest znośnie. Kolejna rzecz tutaj wpada, chyba ptasia obrączka jakaś taka nowocześniejsza. 3-2 jakiegoś większego ptaka. Jeszcze farba utrzymana na nim, także raczej nic starego to nie będzie. No dobra. Oczywiście zabieramy i idziemy dalej tutaj. Złóż tych drzew, w razie czego jakby się mocniej rozpadało, będziemy się chować. Jak coś trafił. Pokaż co masz. O kurde, ale ładna koninka. O, ale coś pięknego, ej. Podawało sygnał, co wuja? Jak dzwon, ale piękna. Koninki niektóre są ładne, naprawdę, nie? No to jest taka typowa konina. No coś pięknego, wujek. No to gratulacje, fajne znalezisko. I oby tak dalej. Byle nam mówię, nas ta pogoda tu nie przegoniła. No. Wygląda to nie za wesoło, niestety. Jak zacznie, to z grubej rury, mówi koniny monetka. Co masz? Pokaż. O, wuja. 50 fenoli. Feningów, takie świeższe, 1982, także można przy okazji, co zrobić, wujek? Pozdrowić. Pozdrowić wszystkie 82 roczniki. Jest to panna, jaka panna, ja te monety nazywam 50 feningów Bundesrepublik Deutschland, baba z gandzią. No dobra, wuja, zabieraj i kurde elegancko, co się zaczyna dziać u ciebie? Tak. Się pogoda rozpadało teraz, a ja mam kolejne znalezisko. Jest to srebro oczywiście. Sztuciec. Sztuciec jakiejś małej zestawy najprawdopodobniej, ale jakiś starszy. Widać, że tu jest, że już tutaj trochę leży w tej ziemi, bo przebarwiony na amen. Jakieś tutaj zdobienia ma, czy nie ma? Coś tu ma. Także kolejne jakieś znalezisko wlatuje. Pogoda nam się zepsuła totalnie. Jeszcze jest tak w miarę, ale nie wiem jak to dalej będzie. No dobra, zabieramy tą łychę i idziemy dalej. Zobaczcie, ile my tu jesteśmy, mówię, godzinę? Jakich tych kwantów różnorodnych tu jeszcze jest? I koninki, monety, i pruskie, i adolfy, i to, i plomba jeszcze tutaj wlatuje, taka już zmielona, no ale plomba jest plombą i cieszy, wiadomo. Coś tu jeszcze na niej jest? Mariam, coś takiego. No dobra. To było do przewidzenia, niestety. Taktyczna, no w sumie taktyczna pauza to nie jest. Taktyczna to jest na jednego, a to jest niestety pauza z musu, bo się już teraz naprawdę fest rozpadało. Ale wujek mówi, że coś tu jeszcze ma. Jakąś monetę, pokaż co to jest tutaj. O, monetka. Monetka adolfowa, trzecia dzisiaj wykopana. Ja mam dwie takie, ty masz jedną. O, to jest masakra z tymi monetami z cynku. No niestety, tak to jest. No ale wujek, dwie monety masz, jakby nie patrzeć. Także robimy teraz przerwę, no bo nam się rozpadało tak fest. I nie mamy wyjścia innego. Zmiana miejscówki, żeśmy przeskoczyli tu. Mówię do wujka, nie ma sensu tutaj iść. No bo tu generalnie w zeszłym roku jezioro było, nie? Tutaj normalnie woda stała, mówię, cokolwiek tutaj znajdziesz, to będzie stan dramatyczny, ale słuchajcie, pierwszy sygnał i od razu mamy krągłość. Jestem ciekaw, jaki stan tego jest. Czy to w ogóle coś czytelne, wujek, drama totalny, nie? Masakra ta moneta, nie? No ale czyścimy, zobaczymy tutaj, może coś się uwidoczni. Do wujka, że to jest bez sensu, po prostu tu stało, tu stała woda, tu było jezioro, no to
co to ma za stan monet? To totalne zwłoki, także wujek, nie ma co tu się kręcić, tylko wracać z powrotem na tamto pole. Oczywiście to zabieramy. To coś, nie wiadomo co. I tyle, i wracamy z powrotem na tą miejscówkę, co zaczęliśmy. Ty, pogoda nie odpuszcza, ale ma za chwilę przestać, także nie ma tu na co czekać. Od razu spod tego drzewa pierwszy sygnał i wlatuje monetka. I fajnie, bo to miejsce było 2-3 razy już przez nas chodzone, ale tutaj z tyłu żeśmy tak nie chodzili. Także jak widać, jeszcze są tutaj jakieś fanty do wyciągnięcia. 5 feningów Republiki Weimarskiej z kłosami. Datę jeszcze odczytamy jakąś. Kurde, wuja, to coraz bardziej daje, nie? Także chyba będziemy się musieli znowu schować. 1936 rok. Także ja mam kolejną monetę, ale niestety będę musiał chyba z powrotem iść pod drzewo. Dawaj wuja, bo ty będziesz cały mokry. Kurde, co za pogoda. No dobra, zabieramy ją i spierdzielamy. Jeden sygnał, chwilę przystało, teraz znowu daję. Ja mam monetę, idziemy na kontrolę. Czytelna chociaż? Ładna. Ładna? O. Powiesz co masz. Patynka ładna, wujek. Co to jest? O kurde, Weimarek. O, jaki stan. No, widzisz? I zobacz, różnica tam na tym jeziorem, co było w zeszłym roku. A tu jest sucho, nie? No, tutaj jest sucho i te monety, widziałeś, tę moją też taka trochę zalepiona była, no, ale ona była dłuższa od tego Weimaru w tej ziemi. No kurde, jaka monetka w pięknym stanie, ty. Który to jeszcze rok? 1924. Kłosy. No kurde, wuja, piękna moneta. Miałeś już taką wykopane? Chyba miałeś dwójkę, czy nie miałeś? Jedynkę chyba miałeś, nie? No. No, teraz masz dwójkę do kompletu. No i super, gratulacje. Dzięki. Hop, do moneciary. Wuja, spod jednego drzewa, spod tamtych drzew, po drugie drzewa. Znowu się rozpadało chwilę. Taki deszcz był słaby, a teraz znowu się rozpadało mocniej. No nie wiem. Ale tam widać, że to niebo się rozjaśnia. Może jeszcze jest nadzieja, że pochodzimy trochę. Dzisiaj jest tak, jak jest, ale nie jest źle, coś tu wychodzi, wujek, tak, że nie ma co tutaj odrzekać, czyli monety są, a zwłaszcza, że w tym miejscu byliśmy 3 razy, także warto jeszcze tu pochodzić, no ale musi być naprawdę delikatnie przestać padać, bo teraz jest taka ulewa, że szkoda gadać. Tam, wujek, masz znowu, pokaż. Żaja. O Jezu. Żaja. Masakra. To jest czwarta wykopana dzisiejszego dnia. Stawiam to bez komentarzy, wujek. Maszkę. Na zdrowie. Jeszcze mamy coś tutaj okrągłego. Już myślałem moneta. Niestety nie. Będzie to nawet chyba nie guzik. Nie, to będzie guzik. A będzie guzik, ale to będzie ten guzik z tej serii tych guzików no name'ów. Łóżko niestety. A nie, coś tu jest, jakieś łóżko, ale tak wklęśnięte dosyć mocno, także nawet nie będę tego czyścił, bo nie ma to większego sensu. Także kolejne jakieś tu znalezisko, guzik zwany przeze mnie no name. Będziemy kończyć pomału chyba, co czy nie? Jeszcze coś okrągłego mi tu wlatuje. Jest to monetka, wujek. O kurde, co to jest? O, kolejne prusy, wujek. Ja, kolejna jedyneczka. Kolejna jedynka, ale ta już w takim pięknym stanie nie jest, chociaż jest czytelna, nie trepaluchami. Doczyścimy szczotką delikatnie. Mam jedynka prusy. No to są prusy, ale to nie jest fenik, to jest heller. Jeden heller, wujek, także... Kolejna ciekawa monetka na taki stan opłakany, agonalny. No ale jest czytelna, także... Powiedzmy, że cieszy. Jeden heller. Dobra, wuja, co? Podsumowanko? No. Podsumowanko. Zaczniemy od ciebie może tutaj. Standardowo nasze łóżeczki. Tych śmieci znowu masz mniej ode mnie, wujek. Ja nie wiem, zobacz ile ty masz śmieci, a zobacz ile ja mam. No, ja sądzę, że nie ma śmieci. No dobra, zostawiam to bez komentarza, wujek. Co ty tu masz za monetki? A jest tego. A czy nie? Znalazłem teraz, ale nie wiem, czy to w ogóle moneta jest. Moneta to jest. I to chyba jakaś stara będzie, wiesz? Ale taki zajazd, masakra, mówię, no te starsze monety w takich stanach opłakanych wychodzą. Zależy na jakim polu. Na jakim polu, no tutaj, nie no, to weź to od razu sobie tutaj daj, do śmieci, bo to i tak nic z tego nie ma. No dobra, wujek, co ty masz? Dwójkę Republika Weimarską, 50 feningów, 1982 z Baba z Gandzią. No i dwa fenole cynkowe zajazdy. No ja, 4 razy czy 5 razy, żeśmy na tym polu byli, to wujek i tak moim zdaniem nie jest zły wynik. No i tutaj do mnie śmieci już widzieliście, moich tu trochę takich pierdołek, co niektóre już widzieliście, jakieś tutaj, nie wiem, brączki pierdowe, guziki, kulki, plomby, no taki zestaw
zestaw takich innych fantów niż monety. No i monety mamy tutaj. Piątkę Republiki Weimarskiej i ładną jedynkę Fenik do wyczyszczenia na spokojnie. Jeden Fenik pruski z tysiąc, nie wiem którego, bo daty tak za bardzo nie widać. A nie, tutaj nie, to był ten Fenik, teraz mi się pomyliło. To jest ten Fenik, ten jest akurat ładny do wyczyszczenia, także z tego jeszcze będzie fajna moneta. No i tutaj jeden Heller, to jest nie jest Fenik, tylko jeden Heller. 1800 i właśnie i tyle by było. W sumie też do wyczyszczenia trochę, może coś tu się lepiej uwidoczni na tej monecie. No dobra, dla mnie wypad zaliczony oczywiście na plus, dla wujka na plus. Miłym akcentem będziemy się z wami żegnać. Tak. Myślę, że już tu nie wrócimy, wujek, niech natomiast odpocznie polem. To było w zeszłym roku z 5, nie, 4 czy 5 razy myśmy tu byli. No ale za każdym razem naprawdę fajne rzeczy wychodziły, także warto było tu wrócić jeszcze po tym tutaj okoszeniu i przeoraniu tego. I jak widać, jeszcze coś tu wychodzi. A wam jak się podobało, wiecie co macie zrobić, łapeczkę do góry, cały czas nowi widzowie, pamiętajcie o tym, jak wam się kanał spodobał, tej subskrypcji, o naciśnięciu dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hejo!